Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Tenzorby i jak narysować. To jest mój pierwszy odcinek. I dzisiaj wam pokażę jak narysować super... długopis. Więc tak, na początek weźcie jakiś marker i zacznijcie robić i zróbcie prostą kreskę. Najlepiej by z tego, gdybyście wzięli grubszy markę, ponieważ wtedy będzie wam łatwiej. Tak. Następnie bierzecie i teraz odkręcacie. Jeśli zakręcicie za dużo, nie przejmujcie się. I tutaj zróbcie pasek. Coś takiego. Później na samym czubku zróbcie troszkę prostokąt i kwadracik albo kółeczko. Później zróbcie mu oczy możecie mu te oczy pomalować na czarno albo na kolor macie. Później usta zróbcie prostą falę. Dwie linie. I znowu fala. Możecie mu oczywiście zrobić zęby. Następny krok, żeby zrobić mi pelerynkę. W sumie nawet nie musicie tego robić, ale mi się takie rzeczy podobają. Więc tak, robicie zaokrąglenie i prostą linię. Następnie taki też zaokrąglenie. A z drugiej strony lekkie zaokrąglenie i linia. I tak kończymy. Później możecie mu nawet tutaj napisać jakąś markę tego długopisu. Ja akurat używam najczęściej długopisów takich. Nie wiem czy widać, ale to jest Faber-Castell. Tak. I to nam wyjdzie coś takiego. Następna rzecz. Następna rzecz to jest taki duszek. Super efekt, nie? To jest taki duszek i ten duszek jest bardzo łatwo go zrobić. Wystarczy na początek, może być nawet inny duszek, jak na przykład ten albo ten albo ten, ale na razie zajmiemy się tym. Więc tak, na początek rysujcie kształt waszego potworka. Powiedzmy taki, zaokrąglenie i później falisty. Później zrobicie śmieszne oczka.
takie malutkie zaokrąglenie. I nosek. Nosek robimy tak i tak. I tutaj dwie wielkie. Następne buzie. Robimy tak. Tak i tak. Jeśli nie chcecie takie robić, bo jeszcze będzie później inną buzię pokażę, możecie zrobić mieszaninę i zrobić pół na pół tego i pół na pół tego, tamtego, żeby potworek był lepszy. Więc tak, jak już mamy potworka i buźkę taką jak chcemy, robimy mu tło. Tło może być obojętnie jakie, akurat na razie mam najprostsze tło chyba. Tak. To będziemy, no jakoś tak, możecie mu jakieś jeszcze coś napisać. Oczywiście. I tak możecie zrobić. Wracając teraz jeszcze do super długopisu. Jeśli chcecie zrobić, możecie zrobić też różne inne rzeczy, jak na przykład super ołówek, super temperówka, super tornister i super inne rzeczy. Tak. Na tym już chyba skończymy. I chciałem wam podziękować za niektóre subskrypcje. Oglądajcie mnie w następnym odcinku, jeśli będzie. To jest iluzja. Największa iluzja świata w YouTubie. Tak. Więc tak właśnie teraz kończymy program. Mam nadzieję, że będziecie mieli jeszcze komentarz.